Rozumiecie?
wielkim poetą. Jego poezja nas zachwyca. Co nie? Nie zachwycacie? Mówię, poezja Juliusza Słowackiego nas wszystkich zachwyca. Ale się nie zachwyca. Wcale mnie nie zachwyca. Nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy, a i to mnie nie zachwyca. Boże, raduj, jak mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca. Gałkiewiczówna. Gałkiewiczówna, zgubić mnie. Jak to nie zachwyca Gałkiewiczówny? Skoro 1000 razy tłumaczyłem, że zachwyca. A mnie nie zachwyca. To prywatna sprawa Gałkiewiczówny? Widocznie nie jest wystarczająco inteligentna. Innych zachwyca. Ale kiedy pożrany, zawsze nie zachwyca. Nikt nie czyta. Nikt w ogóle nie. Ciszej na Boga. To tylko dlatego, że niewielu jest ludzi kulturalnych i na wysokości. Ale no, nikt nie czyta. Jak może zachwycać, kiedy czytamy tylko my, którzy jesteśmy w wieku szkolnym, a i to dlatego, że nas zmuszają siłą. Gałkiewiczu, to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać. Czy Gałkiewiczówna to w końcu pojęła? Ja nie mogę. Inni też nie mogą. Syfon. Niech Syfon natychmiast wykaże mnie, Gałkiewiczówna i wszystkim w ogóle piękność jednego z celniejszych ustępów słowackiego. Jeżeli ktoś pisze słowo, zarządzę ćwiczenia klasowe. Zaczynaj, Syfon. Kiedy chodzi o wdrożenie uwielbienia dla wielkich geniuszów.